W najbliższy czwartek obchodzić będziemy kolejną rocznicę odzyskania niepodległości i święto po rocznej przerwie spowodowanej pandemią tym razem odbędzie się w przestrzeni publicznej, ale w okrojonej formule. Rano oficjalne delegacje złożą kwiaty i zapalą znicze przy pomniku P.O.W. na cmentarzu przy ulicy Bakałażewskiej. O 10.30 w Konkatedrze pod wezwaniem Świętego Aleksandra rozpocznie się msza święta w intencji ojczyzny. Po nabożeństwie przy pomniku Józefa Piłsudskiego w samo południe wybrzmi wspólnie odśpiewany Mazurek Dąbrowskiego. Po nim zaplanowano szereg okolicznościowych wystąpień. Uroczystości oficjalne zakończy złożenie kwiatów u stóp posągu marszałka Piłsudskiego. Chwilę później z placu jego imienia wystartuje sumarski bieg niepodległości. Kolejnym wydarzeniem będzie wieczorny koncert w Suwalskim Ośrodku Kultury przed publicznością staną muzycy Suwalskiej Orkiestry Kameralnej pod batutą Krzysztofa Jakuba Kozakiewicza oraz trójka solistów. Natalia Winnik, Justyna Recjeniedi i Rafał Grozdew. Artyści zaprezentują szeroki patriotyczny repertuar od moniuszki po żołnierskie pieśni towarzyszące polskim legionistom.